Kryte rondo. Znowu się spotykamy. Miałem sen. Piękny sen, w którym trafiłem do fantastycznego świata zamkniętego w domach ze szkła i stali w Poznaniu. Kraina ta nazywała się Pyrkon i od ubiegłego roku podwoiła swoją populację z 12 do 24 tysięcy ludzi. Ludzi. Żeby to byli tylko ludzie. Owa magiczna populacja ze swoimi czołgami, zmutowanymi odnóżami i twarzami mieszkała w domkach z Lego. Tak, to na pewno był sen. Tyle rzeczy tam widziałem, które nie mogłyby się wydarzyć w rzeczywistości. Przykłady? Proszę. W swoim śnie brałem udział w panelu z bardziej znanymi ode mnie youtuberami. Przecież nikt by mnie tam nie zaprosił, come on! Jeszcze przed panelem na backstage'u pojawił się Pikachu. Jakub zwany Demem radził mi, jak nagrać relację. Nagraj sobie tylko materiał i potem dokładaj dźwięk, wiesz... Tak. A Dudsonowa stresowała się przed panelem. Pani jest zestresowana trochę. Trochę. Na samym panelu był trylion ludzi. Kompletna bzdura. Kto by chciał słuchać o tym, czy ta banda pseudocelebrytów, którymi jesteśmy, coś na tym zarabia, czy nie? W moim śnie tłum ludzi podszedł do mnie, przywitał się, prosił o autografy, fotki i to byłoby szalenie miłe i wszystkim bym za to podziękował, którzy to zrobili, gdyby to wydarzyło się naprawdę. Ale nie wydarzyło się. Dowód? Naprawdę sądzicie, że Snake dawał Wonziowi prezenty? Serio? Potem byłem na prelekcji Jakuba Dębskiego. To chyba był on, bo nie dało się bliżej podejść, ale z daleka był całkiem demopodobny. Kolejnym dowodem na nierealistyczność tego snu niech będzie to, że udało mi się spotkać istotę mityczną. Przedstawicielkę blogosfery zajmującej się kulturą, która zna się na tym, o czym pisze. Aj, głupi ty śnie, głupi. Prowadziła panel z udziałem znanych pisarzy. Czaicie? W rzeczywistym świecie na pewno zaprosiliby jakiegoś dyletanta ze wschodniej Tucholszczyzny do tego. W moim śnie spotkałem też Moskita, który nie zrobił głupiej miny, mimo że znowu go o to prosiłem. No, głupia mina będzie? Oczywiście musi być głupia mina. Może zrobić nawet jeszcze głupszą. Ta jeszcze nie była głupia. Przecież w realu by się mojej prośbie nie oparł. Na ogromnej niczym Moria stołówce spożywały swe posiłki upiorne persony, a ninja patrolowali teren. W krainie Pyrkonu trwał dzień targowy, było tłoczno i wszędzie pełno ludzi, a dookoła mknął kot, któremu tęcza ulatnia się z tyłka. A, i był tam też Johnny Depp. Nic się w tym śnie nie zgadzało. Jacyś cosplayerzy robili sobie zdjęcia z jakimś zwyczajnie ubranym kolesiem, a to przecież tacy kolesie powinni sobie robić zdjęcia z cosplayerami. Gdy w mym śnie zbliżał się wieczór, wziąłem w nim udział w panelu o kondycji dziennikarstwa growego. Jako jeden z dziennikarzy. Oczywiście dziękuję sam sobie za zorganizowanie tego panelu. Ja dziennikarz, czajcie? Ha, śnie jesteś taki zabawny, taki dowcipny. Wieczorową porą była zakrapiana impreza, na której poznałem sporo ludzi z YouTube'a, z Arnie U, a także widziałem też pierwszego polskiego milionowego YouTubera. Poczułem się jak na czerwonym dywanie w jakimś Hollywoodzie. Wyobraźcie sobie, co by to było, gdyby to wszystko było naprawdę. W śnie spaliśmy na dwupiętrowych łóżkach, jak na jakimś obozie wakacyjnym. Żyrandol był mniej gustowny niż w ubiegłym roku. A potem wsiedliśmy do samochodu i wracaliśmy wspólnie do domu. Zobaczcie, kto jechał ze mną w samochodzie w tym śnie. Nie znam gości. Świat płakał, gdy odjeżdżaliśmy z Poznania. Pyrkon! Suchar. Ciasto! Nie upuszczaj ciasta.